Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Historycy niepamiętnych czasów spierają się o to, co tak naprawdę było główną przyczyną procesu i skazania Chrystusa. No i z tych różnych teorii możemy powiedzieć, że kilka jest chyba najważniejszych. One wszystkie są oparte oczywiście na przekazach ewangelicznych. No więc po pierwsze to wynika z lektury Ewangelii według świętego Jana. Tą główną przyczyną byłoby wskrzeszenie Łazarza. Pan Jezus po 4 dniach oczekiwania przybywa do Betanii, wskrzesza Łazarza. Tam są zgromadzeni Żydzi, którzy widząc ten cud zaczynają się zastanawiać, czy to nie oznacza, czy to nie jest ta forma właśnie objawienia Mesjasza. Biegną do Jerozolimy, zawiadamiają starszych innych faryzeuszy i również arcykapłanów. Odbywa się to posiedzenie, czy to spotkanie pod przewodnictwem Kajfasza i padają tam te słynne słowa, że lepiej, żeby jeden człowiek zginął za naród, niż żeby miał zginąć naród i zostaje postanowione, że Pan Jezus ma umrzeć. No ale inni mówią, że ten zapis znajduje się tylko w Ewangelii świętego Jana. W związku z tym odwołują się do pozostałych Ewangelii, no i tam wskazują na 3 w zasadzie takie momenty kluczowe dla zrozumienia przebiegu wydarzeń, czyli najpierw jest to namaszczenie Betanii przez Marię, która wylewa na Pana Jezusa flakonik olejku nardowego. No i ta forma namaszczenia, można ją uznać, tak twierdzą niektórzy historycy, że to jest przygotowanie mesjańskie, to znaczy, że to jest forma namaszczenia Mesjasza, co dociera do kapłanów, do starszych za pośrednictwem Judasza i powoduje akcję. Druga z tych przyczyn, no to jest sam triumfalny wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy, zgromadzone tłumy, okrzyki Hosanna, wspomnienie o Synu Dawidowym, który ten tytuł wiązał się z Mesjaszem. No i wreszcie ten element, który inni z kolei wskazują jako ten kluczowy, czyli wypędzenie kupców ze świątyni, przerwanie akcji liturgicznej, zapowiedź zburzenia świątyni, co zresztą później w czasie procesu się przejawia. Co ksiądz sądzi, który z tych elementów, czy który z tych przyczyn i czy w ogóle możemy tak wyodrębnić, bo myślę, że raczej to jest taka forma, no one się uzupełniają, a nie przeciwstawiają się sobie, no ale wiadomo, historycy zawsze szukają jakiegoś jednego momentu kluczowego i starają się oddzielić te przyczyny, podzielić, przyporządkować i wskazać na ten jeden absolutnie decydujący moment. Myślę, że w spojrzeniu na te sprawy, tak jak na inne rzeczy, trzeba odróżnić powody, przyczyny od pretekstów. Otóż pretekstem może być wszystko, natomiast przyczyny zazwyczaj bywają bardzo głębokie. I gdy myślimy o tych przyczynach, o tych powodach pojmania Jezusa, później skazania, to musimy postawić sobie pytanie, skąd wypływała ta wrogość, która
doprowadziła do tak dramatycznych wydarzeń. Ta wrogość nie zrodziła się na tydzień, czy nawet na miesiąc, czy na kilka dni przed pojmaniem Jezusa. Ta wrogość narastała. I ona, żeby ją zrozumieć, to myślę, że trzeba odpowiedzieć na bardzo ogólne pytanie. To mianowicie, że judaizm, życie żydowskie, religia żydowska w czasach Jezusa, tuż przed nim i w czasach Jezusa, była zjawiskiem bardzo wielopostaciowym. W obrębie judaizmu mieściły się rozmaite stronnictwa, ugrupowania o charakterze religijnym, o charakterze politycznym. Te najbardziej znane, o których najczęściej się mówi, to faryzeusze, saduceusze, sęczycy, których świadectwa znalezione zostały w Qumran, zeloci, sykaryjczycy, co najmniej pięć grup. Ci sykaryjczycy to byli wręcz terroryści, tacy starożytni. A tamte grupy były mniej czy bardziej łagodne, ale też zwaśnione między sobą. I zwróćmy uwagę, że Jezus nie pasował do żadnej z tych grup w pewien sposób i budził wrogość, albo budził co najmniej ogromną rezerwę w każdej z nich i to przez długi czas, właściwie od początku swojej działalności. Myślę, że stosunkowo wcześnie, w okresie tych trzech lat publicznej działalności Jezusa, zastanawiano się nad pytaniem, które Jezus postawił wyraźnie pod Cezareą Filipową. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A za kogo wy mnie uważacie? Pewnie do tego pytania i do tego wydarzenia trzeba będzie wrócić. Więc zadawano sobie pytanie, kim on jest? I zadawano jemu pytanie, chociaż Ewangelie o tym nie wspominają, bo Ewangelie przecież trzy lata życia Jezusa, tak bardzo dramatyczne, tak bardzo bogate wydarzenia, streszczają zaledwie w kilkunastu rozdziałach. Więc nie wspominają o tym, że na pewno i jemu zadawano pytanie, kim ty jesteś? Myślę, że to mogło być bardzo podobne pytanie, jak to do tego, które zadawano wcześniej Janowi Chrzcicielowi. Mamy akurat właśnie opisy ewangeliczne, że była wysłana delegacja złożona z faryzeuszów i z kapłanów do Jana Chrzciciela i tam rzeczywiście padło pytanie, kim ty jesteś, jakie masz prawo do chrzczenia, kto ciebie wysłał, po co tutaj przybyłeś, więc zakładam, że można w bardzo podobny sposób myśleć o tym, że również Jezus był poddany tego typu badaniu, czy tego typu sprawdzeniu, no, kogo reprezentował, jaki miał autorytet, jaką miał władzę. Myślę, że może też warto tutaj, to co ksiądz wspomniał, trochę więcej o tych, zarysować te stronnictwa żydowskie, bo rzeczywiście też historycy się spierają na przykład na temat tego, czy zeloci, czy to była ta frakcja, nazwijmy to zbrojna, trochę przypomina ona współczesnych radykalnych muzułmanów do pewnego stopnia, czyli też przekonanie, że można przy pomocy przemocy wpłynąć, czy wprowadzić Królestwo Boże, wyrzucić Rzymian z terenów Judei, z terenów Ziemi Świętej. No, sykaryjczycy to była radykalna wersja, powiedzmy, zelotyzmu, mniej więcej rozwinięta w latach 40. 50. po Chrystusie. Oni dokonywali zamachów terrorystycznych, czyli zbliżali się do upatrzonych ofiar, mieli ze sztyletem ukrytym, prawda, i zadawali szybko cios. Natomiast pytanie jest ciekawe, które też nie jest rozstrzygnięte, czy zeloci, czyli ta frakcja radykalna, ta, która mówiła, że przy pomocy powstania można obalić rządy Rzymian i wtedy Izrael stanie się, w niektórych tekstach jest to aż bardzo wyraźnie powiedziane, w ogóle Izrael stanie się wtedy panem wszystkich narodów, w tym sensie, tak jak Bóg jest, prawda, jedynym Bogiem, tak Izrael będzie panował nad wszystkimi. W jakim mierze ona się wywodziła z faryzeizmu i od tej szkoły faryzejskiej? W pismach Józefa Flawiusza, który o nich wspomina, on wspomina o dwóch właściwie, mówi o zelotach i mówi o niejakim Sadoku, czyli nauczycielu faryzejskim, który był ojcem duchowym tego ruchu, jak on to tam nazywa. Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Tak, ale Ewangelię, tak przynajmniej gdy czytamy Ewangelię bardzo tak wnikliwie,
to Ewangelie nie odnoszą się do tych rozmaitych ruchów tak czy inaczej mesjańskich czy mesjanistycznych o proweniencji czy o ukierunkowaniu politycznym. Nie ma ech tego wszystkiego, oddziaływania tego wszystkiego, o czym pisze Józef Flawiusz. Można by powiedzieć tak, że świat, który przedstawia Józef Flawiusz, jest inny, chociaż to jest ten sam świat, co ten, który przedstawiają cztery Ewangelie kanoniczne. Oczywiście jest to ten sam świat, ale oglądany w jednym i drugim przypadku z innej strony, z innej perspektywy. I wydaje mi się, że przy spojrzeniu na Jezusa trzeba przede wszystkim kierować się tym spojrzeniem, tą optyką, którą proponują nam Ewangelie, którą przedkładają Ewangelie. Natomiast Józef Flawiusz to już jest trochę późniejsza sprawa, kiedy te spory, konflikty pomiędzy Żydami i pomiędzy Żydami a światem rzymskim znacznie się zaostrzyły, dlatego że to jest kilkadziesiąt lat później. Kilkadziesiąt lat później ta sytuacja była jednak mimo wszystko inna. Ewangelie przedstawiają ten świat żydowski jako właśnie różnorodny, ale jednocześnie w tej różnorodności, jak gdyby od samego początku brakuje miejsca na Jezusa. To znaczy Jezus jest kimś, kto w takiej przenośni przychodzi jakby z innego świata i nie pozwala się wpisać w ten świat, który wtedy istniał, który wtedy roztaczał się dookoła Jezusa. I myślę, że od samego początku widać tam, że obok uznania, obok entuzjazmu względem wobec Jezusa, obok pójścia za Nim, o tym właśnie mówią Ewangelie, zwłaszcza w tych opowiadaniach o powołaniu, to jednocześnie widać rezerwę, widać sprzeciw i ten sprzeciw pojawia się bardzo wcześnie. Właściwie w Jerozolimie dopełniło się to, co groziło Jezusowi w rodzinnym Nazarecie. Bo gdy wystąpił w rodzinnym Nazarecie na samym początku swojej publicznej działalności i gdy przeczytał fragment z księgi proroka Izajasza i gdy po zakończeniu tego właśnie czytania synagogalnego mówi, dopowiedział, dziś właśnie spełniły się te słowa, które słyszeliście. Wtedy porwano kamienie, wywleczono go za miasto i usiłowano, chciano go ukamienować. Chciano, w każdym razie nie widziano dla niego miejsca w swoim rodzinnym Nazarecie. I mamy tę słynną formułę, która w języku łacińskim brzmiała Nemo est profeta in patria sua. Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie. I to, co było częścią losu Jezusa w Nazarecie w samych początkach, stało się jego udziałem w Jerozolimie, gdzie zakończyło się jego ziemskie życie. Czyli można by było powiedzieć w tym sensie, prawda, że Jerozolima była dopełnieniem, czy ukoronowaniem, czy przypieczętowaniem tego, co zaczęło się wcześniej. Może rzeczywiście ten, a propos tego wystąpienia w Nazarecie, bo jak się czyta oczywiście Ewangelię, to jest akurat opis z Ewangelii według świętego Łukasza, czyli to porwanie, że porwali kamienie, wyprowadzili i chcieli go strącić z góry i zabić. Pojawia się pytanie właściwie, co wzbudziło aż taką wrogość i ja przynajmniej spotkałem się, myślę, z całkiem przekonującymi argumentami wskazującymi na to, że Pan Jezus, cytując proroka Izajasza w tym fragmencie, urywa w miejscu, gdzie gdyby czytać dalej, pojawiają się słowa o tym, że Bóg przygotował zemstę dla innych narodach i Bóg pokona wszystkich pogan. Tego w nauczaniu Pana Jezusa w ogóle nie ma. To znaczy nie ma tego elementu wrogiego w stosunku do pogan, nie ma tego elementu mówiącego o tym, że zaraz rozpocznie się świeckie, doczesne, polityczne panowanie Izraela, prawda? Tak jakby on ucina to proroctwo w tym momencie, w którym wszyscy słuchacze siedzieli i oczekiwali, no kiedy padną te słowa, że wreszcie przegonimy Rzymian, przegonimy całą resztę i się wyzwolimy. Do tego miał być, prawda, przeznaczony syn Dawida. To miała być jego główna misja. No ja myślę, że niezupełnie tak. To znaczy historycy, snując rozmaite hipotezy, powinni brać pod uwagę również realia. To nie było tak, że Jezus przerwał czytanie Pisma Świętego, czytanie księgi proroka Izajasza w momencie, który uznał za odpowiedni.
Lektura odbywa się w synagodze. Otóż czytania synagogalne w czasach Jezusa składały się z dwóch części. Jedna część to była, pochodziła z Tory, a druga część to była tak zwana haftara, która pochodziła z proroków. I to były części ustalone, tak jak nasze dzisiejsze czytania we mszy świętej. To nie jest tak, że ksiądz, który sprawuje mszę świętą, może przerwać dowolnie w dowolnym miejscu swoje pierwsze czytanie albo przedłużyć Ewangelię, bo mu tak właśnie pasuje do koncepcji jego kazania. Więc i w przypadku tego wystąpienia Jezusa w Nazarecie, w synagodze nazaretańskiej, to jest bardzo ważne, bo ta synagoga była kontekstem tego czytania. To czytanie, które Jezus przeczytał publicznie wtedy, ono ma wyraźną nośność, wyraźny dynamizm mesjański. Gdy ci słuchacze zgromadzeni w Nazarecie usłyszeli, że dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście, słusznie uznali, że Jezus przypisuje sobie godność Mesjasza. I myślę, że tam nie było żadnych specjalnych jakichś politycznych podtekstów, natomiast był sprzeciw wobec tego, co moglibyśmy nazwać wobec konsekwencji tajemnicy wcielenia, misterium wcielenia Syna Bożego i wobec istoty tego, co, kim jest Mesjasz. Mesjasz, można by to przełożyć na taki język kolokwialny. Ty, Mesjaszem, pochodzący tutaj spośród nas, ciebie, którego znaliśmy przez prawie 30 lat, którego rodzinę znamy, matkę znamy, ojca znamy, rodzinę dalszą, bliższą znamy. Ty uważasz siebie za Mesjasza? To był taki lokalny sprzeciw, dlatego że wyobrażano sobie, tak jak to ma miejsce również i dzisiaj, że Mesjasz będzie kimś, kto przyjdzie, kto jest wielki, kto wykracza poza te ramy doczesności, poza te ramy, powiedzmy sobie, tego doraźnego umiejscowienia w przestrzeni i poniekąd w czasie. Może to coś takiego, to porównanie może być po części tylko odpowiednie, mianowicie wyobraźmy sobie, że do wioski, a Nazaret był przecież wioską, przybywa ktoś, kto jest biskupem, a pochodzi z tej wioski. Mówię, porównanie jest ułomne. Otóż musi dołożyć wielu starań, żeby pozyskać sobie nie tylko zaufanie, ale także uznanie swojej godności ze strony tych, którzy go znali jako dziecko, jako młodego chłopca. Mówię, porównanie jest bardzo ułomne, ale coś takiego tam w Nazarecie się wydarzyło. I tu już widać, jeżeli tak można powiedzieć, ten sprzeciw na horyzoncie, ale bardzo dotkliwy, bo mógł skończyć się bardzo źle. Moim zdaniem tak naprawdę te dwie interpretacje się nie wykluczają. To znaczy z jednej strony może być tak, że faktycznie tym, co wołał złość, było przekonanie, że zaraz, jak to jeden z nas nagle ogłasza się Mesjaszem, przecież my go znamy, więc jak to możliwe? No, tak. Ale z drugiej strony mogło być też tak, że no, jeśli już się ogłasza Mesjaszem, to my chcemy wiedzieć, no, że tak powiem, na czym to mesjaństwo ma polegać, prawda? Bo samo stwierdzenie, że spoczął na mnie duch, wydawałoby się czymś za małym, a to jednak oczekiwania związane wtedy w tym okresie początku pierwszego wieku z wyzwoleniem. Oczywiście Józef Flawiusz pisze o późniejszym okresie tego narastania, ale wspomina też o tym, że pierwsze takie powstanie antyrzymskie o szerokim charakterze miało miejsce w 6 roku po Chrystusie, czyli w czasie, kiedy Pan Jezus był w Nazarecie. Wtedy przecież została zniszczona Seforis, czyli miasto bardzo blisko znajdujące się Nazaretu. I wtedy Juda Galilejczyk pierwszy wystąpił i doszło do, gdyby nie pojawiły się legiony rzymskie, które dokonały masakry kilku tysięcy powstańców i to w okolicy bezpośrednio towarzyszącej czy bliskiej samemu Nazaretowi, no to by tego powstania nie stłumiono. Znaczy chcę powiedzieć, że ten nurt polityczny, mesjanizmu politycznego na pewno był obecny. Nie wiemy oczywiście, jak on był obecny, na ile wpłynął na to odrzucenie, ale no to mógł być jeden z czynników
ważnych w tej debacie. Natomiast jedna rzecz, cofając się do początków tego sprzeciwu, rzeczywiście Ewangelie praktycznie od samego początku mówią o tej wrogości wobec Pana Jezusa. Pierwsze opisy to jest i w Ewangelii według świętego Marka, i według świętego Mateusza, kiedy Pan Jezus dokonuje uzdrowienia paralityka i jest taka scena, kiedy święty Marek mówi o tym, że uczeni szemrali w swoim sercu, ponieważ Pan Jezus powiedział, że odpuszcza grzechy i mówią, przecież to jest bluźnierstwo. Więc tu jest ten dodatkowy element, że Pan Jezus nie tylko czuł się, nie był tym, na kim spoczął duch, ale też występował w roli tego, kto ma władzę odpuszczania grzechów, czyli zdaniem tych siedzących tam i obserwujących jego działanie, uczonych w prawie, bo tak są przedstawieni, no to oznaczało zabranie prerogatyw boskich. To był ten... I po raz pierwszy pojawia się też określenie bluźnierstwo, czyli to słowo, które padnie podczas procesu przed Sanhedrynem. Chociaż nastroje polityczne były zróżnicowane i historycy, zwłaszcza Józef Flawiusz, potem te nastroje na rozmaite sposoby przedstawiali, to ja nie sądzę, żeby w takiej... I chociaż Nazaret znajduje się rzeczywiście 5 kilometrów od Seforis, to nie sądzę, żeby tam te nastroje takie polityczne były bardzo, bardzo mocne czy bardzo głębokie. Chodziło pewnie o coś innego. O to mianowicie, że ci Żydzi zebrani w synagodze dobrze zrozumieli, o co Jezusowi chodzi. Dobrze to, jeżeli tak można powiedzieć, odczytali. Mianowicie co szabat odczytywali fragmenty prawa i proroków, co szabat wzniecali w sobie, pobudzali, ożywiali nadzieje i oczekiwania mesjańskie i co szabat, a pewnie i w ciągu tygodnia, wszystkie te nadzieje i oczekiwania były ukierunkowane gdzieś tam ku przyszłości, która miała się spełnić. A oto Jezus mówi, że ta przyszłość właśnie się spełnia. I myślę, że to zaskoczenie jest niejako normalne. Obok tego zdziwienia, że przecież Ty jesteś jednym spośród nas, to zaskoczenie, to teraz i to w takim powiedzmy sobie skromnym otoczeniu. Myślę, że te podteksty polityczne nie odgrywały takiej wielkiej roli, bo one są przez historyków przeceniane kosztem religijnego posłannictwa i powiedzmy sobie tego religijnego dynamizmu, który był zawarty w oczekiwaniach mesjańskich. Jeżeli chodzi o ten sprzeciw wobec Jezusa, o tę wrogość i wobec Jezusa, która narastała i przybierała rozmaite kształty, to ona znów daje o sobie znać przede wszystkim w kontekstach, w okolicznościach religijnych. Mamy do czynienia z sytuacją, o której Pan wspomniał, sytuacją uzdrowienia paralityka, prawda? Po ludzku biorąc, uzdrowienie paralityka wydaje się czymś absolutnie niemożliwym. A po drugie, jest to cud, którego skutki od razu widać, bądź nie widać, prawda? Więc tak, albo ktoś wstaje, albo nie wstaje. Wstaje, albo leży, nie wstaje, prawda? Tak. Więc, ale Jezus nie kładzie nacisku na samo uzdrowienie. To uzdrowienie się dokona, ono stanie się faktem. Ale Jezus zadaje pytanie, którego sens zrozumieli ci wszyscy, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Mianowicie, kto może odpuszczać grzechy? Oni to pytanie powtarzają, prawda? Kiedy kim mówi, on jest, żeby tak, odpuszczać grzechy? Odpuszczają ci się grzechy twoje, więc kim on jest? Odpuszczać grzechy może tylko Bóg. Więc rzeczywiście Jezus przypisuje sobie, albo, jak oni sądzą, uzurpuje sobie prawa, możliwości, prerogatywy należne tylko Bogu. Ma siebie za Boga, prawda? Więc i to budzi sprzeciw. Właśnie cały czas mamy ten, jeżeli chodzi o świat żydowski, bo w świecie rzymskim będzie inaczej, oto w świecie żydowskim jest cały czas są te podteksty głęboko religijne i Jezus
poza właściwie ten kontekst religijny nie wychodzi, albo mówiąc inaczej, wychodzi bardzo rzadko. Bardzo rzadko doprowadza do takiej sytuacji, w której mogą sobie stawiać pytania natury politycznej. Natury religijnej tak. Z tego też powodu pewnie wynika, że Jezus tak niechętnie i bardzo ostrożnie używa w stosunku do siebie określenie Mesjasz. Tak naprawdę ono się pojawia, czy zgoda na to słowo pojawia się dopiero podczas procesu przed Sanhedrynem. No wcześniej to są bardzo nieliczne przykłady. No jest właśnie wspomniany święty Piotr i Cezarea Filipowa, kiedy, prawda, na pytanie, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, to jest w zasadzie jedna deklaracja. Jest paradoksalnie Samarytanka, która mówi o Mesjaszu, to jest, prawda, Ewangelia według świętego Jana. O Mesjaszu, o Jezusie jako Mesjaszu wspomina też Marta, siostra Marii, kiedy dochodzi do wskrzeszenia Łazarza. Ale tak czy inaczej, jeśli Pan Jezus mówi, czy wskazuje na siebie, to bardzo często posługuje się określeniem Syn Człowieczy, a nie Mesjasz. Ja się zgadzam z tym, że ta główna misja, że to przesłanie Pana Jezusa nie miało charakteru politycznego. Ale ponieważ to przesłanie było w świecie, gdzie wszystko było też trochę polityczne, bo po prostu świat był, ten związek między religią a polityką był tak silny w judaizmie tamtejszym od samego początku. No przecież ówczesne, w tych kategoriach patrząc, można było powiedzieć, że judaizm był formą teokracji. No, z arcykapłanem Sanhedrynem, z tymi, którzy zarządzali, więc wszystko, co zahaczało o religię, trochę inaczej niż w naszym dzisiejszym świecie, gdzie można te sfery jakoś oddzielić, zahaczało też o politykę. I w związku z tym ta niechęć do używania czy nazywania się wprost Mesjaszem wynikała z tego, no, żeby uniknąć tego fałszywego rozpoznania. To też zresztą dobrze pokazuje święty Jan w momencie, kiedy Pan Jezus, jest ta scena, kiedy karmi rzeszę ludu i porywają go, czy próbują go porwać, prawda, Żydzi i ogłosić królem. No to jest właśnie taki moment, który tłumaczy, dlaczego tak musiał Pan Jezus uważać, głosząc tę misję religijną, żeby nie została ona odczytana jako forma właśnie takiego politycznego mesjanizmu, który mógł wypaczyć całe to posłanie. Niebezpieczeństwo politycznego rozumienia Mesjasza, a więc i politycznego mesjanizmu istniało, to nie ulega wątpliwości. I myślę, że ono przede wszystkim przebija się w rozmaitych dociekaniach, zwłaszcza współczesnych historyków, którzy widzą silne sprzężenie pomiędzy religią a światem polityki. Także w dzisiejszym świecie jest ono obecne i przerzucają te pewne kategorie również na starożytność albo kategorie ze starożytności przenoszą na nasze czasy. Sądzę jednak, że jeżeli pozostajemy tylko na gruncie Ewangelii, a właściwie to jest najważniejsze źródło do poznania Jezusa i do poznania świata, tego kontekstu, w którym Jezus się obracał, to pojęcie Mesjasza było przede wszystkim religijne. Ono wywodziło się ze Starego Testamentu. Są trzy części Starego Testamentu, księgi historyczne, dydaktyczne i prorockie, ale my musimy pozostać zwłaszcza przy Biblii hebrajskiej, która jest trochę znaczy co innego niż Stary Testament, mianowicie prorocy, prawo, prorocy i pisma. I na kartach prawa proroków i pisma tam nie ma wielu jakichś sposobności do politycznego rozumienia Mesjasza. Biblia do tego tak mocno nie upoważnia. Oczywiście są te elementy, które można uznać, czy można zinterpretować jako takie, powiedzmy sobie, mające skutki polityczne. Ale było to przede wszystkim była to koncepcja religijna. I Jezus w dwóch momentach, tam te wątki mesjańskie, czy te pytania o to, czy ty jesteś Mesjaszem, albo te wyznania bliskie godności mesjańskiej, ich jest wiele, ale dwa wysuwają się na pierwszy plan. Mianowicie wspomniane wydarzenie pod Cezareą Filipową, gdzie Jezus pyta, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, prawda? Tak go rozumiano, zresztą pojmowano to też religijnie, bo w kategoriach tego proroctwa, które mamy na kartach starotestamentowej Księgi Daniela, ale natychmiast stawia pytanie drugie.
I to pytanie drugie, ono było celem tego, tej rozmowy Jezusa. A wy za kogo mnie uważacie? Właśnie to a wy jest najważniejsze. I Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Pod Cezareą Filipową Jezus uznał, że doprowadził swoich uczniów do właściwego rozpoznania swojej godności mesjańskiej. Że osiągnął, jeżeli tak można powiedzieć, pierwszy cel tej swojej pedagogii. Oczywiście potem sprawy potoczą się jeszcze bardzo różnie, ale to wyznanie, które mamy bardzo wyraźnie, zwłaszcza w Ewangelii świętego Mateusza, ono rozpoczyna nowy etap, bo wkrótce Jezus powiada, a teraz pójdziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy będzie cierpiał, tam ten, którego wyznałeś jako Mesjasza i Syna Bożego, zostanie pojmany. Jezus zapowiada cały swój los. Jaka jest reakcja Jezusa? Reakcja Jezusa to jest oburzenie na Piotra, prawda? Nie możesz mnie powstrzymywać przed tym losem, który będzie moim udziałem. Natomiast drugie bardzo kluczowe wydarzenie to jest przesłuchanie przed najwyższym kapłanem. W pewnym momencie po tych wszystkich oskarżeniach, po tym sfingowanym procesie arcykapłan stawia podstawowe pytanie, fundamentalne pytanie, które jest zrozumiałe tylko w języku hebrajskim i zostało przełożone na grecki i oczywiście na języki nowożytne. A to pytanie brzmiało: Atta Mashiach ben Baruch? Jesteś Mesjaszem? Synem Błogosławionego? I wtedy Jezus jedyny raz odpowiada: ja jestem. Ale to nie jest tylko deklaracja, która wskazuje na prawdziwość słów arcykapłana, na to, że najwyższy kapłan zadał właściwe pytanie i uzyskał odpowiedź. To jest coś więcej. Dlatego, że to ja jestem, to jest nawiązanie do objawienia imienia Bożego na Synaju. Nawiązanie do najświętszego imienia Boga, którego Żydzi ortodoksyjni nie wymawiają, zastępują słowem Pan i w Ewangelii też zastąpione jest słowem Kyrios, prawda, Pan, mówimy Pan Jezus, ale to jest nawiązanie do odpowiedzi, którą usłyszał Mojżesz. Jakie jest Twoje imię? Moje imię jest Echia Szerechie. Streszczając to święte, niewymawialne imię na język polski, moje imię jest Jestem. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Kiedy ksiądz wspominał o tym wyznaniu świętego Piotra, to ten aspekt religijny wyznania jest jeszcze bardzo mocno podkreślony przez sam opis, kiedy święty Mateusz pisze o tym, cytując słowa później Pana Jezusa na tą odpowiedź na to, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus mówi, że te słowa nie pochodzą z ciała i krwi, że jesteś błogosławiony, Piotrze, synu Jony, bo nie ciało i krew, ale mój Ojciec z nieba objawił to tobie. Czyli oznanie godności mesjańskiej Jezusa, tej religijnej, było formą objawienia danego z góry,
danego przez Boga. I w tym sensie rzeczywiście było takim punktem przełomowym, jeśli tak można powiedzieć. Czyli z jednej strony Pan Jezus przez swoje czyny działania ujawniał, kim jest, ale z drugiej strony, jeśli tak można powiedzieć, Jego uczniowie dochodzili do tego przekonania, ale nie sami z siebie tylko, ale również wspomagani właśnie z góry przez to objawienie, które zostało im dane i bez którego nie mogliby dostrzec tego, czego nie dostrzegali inni. Więc to jest chyba też właśnie wskazuje na ten bardzo silny aspekt, no nie polityczny, tylko religijny tej dokładnie dyskusji. Tak. Właśnie to wskazuje na to, że ta pedagogia Jezusa, ta stopniowego doprowadzania do tego wyznania była zasadna. Mało tego, była skuteczna. Jezus zobaczył, że jest właściwie zrozumiany, właściwie odczytany, rozpoznany przez swoich uczniów. I do tego czasu, do tego wydarzenia pod Cezareą Filipową miało miejsce wiele innych wydarzeń i dla nas, my mówimy, że były to cuda, dla Jezusa były to znaki dawane przede wszystkim tych Jego najbliższym, tych, z którymi związał swoje ziemskie życie. Były to znaki wskazujące na to, kim On naprawdę jest. I Jezus z satysfakcją po ludzku biorąc, stwierdza, że błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew ci to objawiły, ale jest to dzieło Boże. W tym doprowadzaniu przez Jezusa uczniów do wyznania wiary, że mamy ten wyraźny element religijny, prawda? Tutaj nie było miejsca na jakąkolwiek politykę. I bardzo istotne jest to, co dzieje się później, mianowicie ta zapowiedź pójścia do Jerozolimy. A teraz pójdziemy do Jerozolimy. I zapowiedź losu Jezusa, która nie ma nic wspólnego z ówczesną polityką i tymi realiami politycznymi, które będą się zresztą w rozmaitych sytuacjach przewijały. Ale to będzie dalszy ciąg tej pedagogii Jezusa, która zostanie doprowadzona aż tutaj do Ogrodu Oliwnego, do Getsemani. I właściwie można by powiedzieć, że istnieje bardzo ścisły związek tego wydarzenia pod Cezareą Filipową i wyznania, które tam Jezus uzyskał od Piotra, a tym, co stało się tu w Ogrodzie Oliwnym. Na pewno tak jest, ale ja nie będę ustępował przed wątkami politycznymi, bo oczywiście, że powiem tak, my mówimy oczywiście o objawieniu, o religijnym charakterze Mesjasza, ale faktem jest, że żeby zginąć na krzyżu jako król żydowski, to musiała wejść w grę polityka. No, krótko mówiąc, ktoś musiał podjąć taką decyzję, ktoś musiał doprowadzić Pana Jezusa, musiał dojść do procesu, musiało nastąpić skazanie i musiało następnie nastąpić stracenie. A te wszystkie elementy musiały pociągać ze sobą no, udział władzy. No, w przeciwieństwie, bo teoretycznie można sobie wyobrazić, też się nad tym zastanawiałem wiele razy, dlaczego właściwie, biorąc pod uwagę tę wrogość do Pana Jezusa, którą przecież żeśmy mówili, dlaczego nie został zabity w sposób, nazwijmy go to, nie taki formalny. No, można było nazwać skrytobójców. Można było doprowadzić, jak to parę razy bywało, do takiego czegoś w rodzaju linczu. Przecież takie próby były podejmowane. Właśnie wspomniane nie tylko w Nazarecie, tylko jeszcze święty Jan opisuje o kilku takich próbach. A jednak władze żydowskie i w pewien sposób, można powiedzieć, sam Pan Jezus tak to zaplanował, właśnie te słowa. Idziemy do Jerozolimy. Czyli chodziło o to, żeby ta śmierć i ten proces i to objawienie miały charakter to publiczny, żeby to stało się częścią całego takiego przekazu dla no, całego świata i zyskało w pewien sposób taki charakter, jak mówię, oficjalny niemal, no bo tylko tak można tłumaczyć wszystko to, co się działo. Więc może wracając do tej części historycznej, Pan Jezus znalazł się w Ogrójcu, podejrzewa, albo jako Bóg wie, a jako człowiek podejrzewa, że zostanie zapewne wydany władzą, podejrzewa o to Judasza. Ewangelie wskazują na to, że Pan Jezus już wiedział, że ten go zdradził, no i że ta zdrada musiała polegać na tym, że doprowadzi do niego władzę, którego aresztują. Znowu, aresztowanie to jest czynnik polityczny. Musi być ktoś, kto takiego aresztu dokonuje.
I tutaj te, o ile trzy Ewangelie świętego Mateusza, Marka i Łukasza wspominają o zgrai, która przyszła po Pana Jezusa, to święty Jan używa określenia speira, to znaczy, czy sfeira właściwie, czyli to jest specjalny oddział rzymski liczący 600 żołnierzy i mówi o tym, że on na jego czele stał hiliarchos, czyli tysięcznik albo właściwie no, taki zarządca wojskowy. No, najprawdopodobniej to jest tylko taki uzus językowy, ponieważ nie byli to wcale rzymscy żołnierze, tylko to był oddział straży świątynnej wysłany po Pana Jezusa. Bardzo dużo wątków i bardzo długi wywód, ale wracam do tego, o czym mówię. Przejście z płaszczyzny religijnej na płaszczyznę polityczną dokonało się w ciągu kilku godzin i ono miało przede wszystkim miejsce podczas przesłuchania przed Piłatem. Dlatego, że do Piłata żadne argumenty religijne trafić nie mogły, nie musiały, nie był w stanie ich przyjąć, dlatego, że Piłat doskonale wiedział, że świat żydowski jest zróżnicowany, że kłócą się między sobą, że są rozmaite napięcia. Wobec tego nie wystarczyło go przedstawić w tych, powiedzmy sobie, uwarunkowaniach ówczesnego świata żydowskiego, nie wystarczyło przedstawić Jezusa, tylko trzeba było go przedstawić z zupełnie innej strony, ze strony właśnie politycznej. I to się stało przed Piłatem. I wydając wyrok śmierci przez ukrzyżowanie, Piłat wydał w gruncie rzeczy wyrok śmierci zastrzeżony dla Rzymian. U Rzymian była to powszechna metoda, powszechny sposób skazywania na śmierć, który Żydom był całkowicie obcy. Natomiast tak długo, jak długo te wszystkie wydarzenia odbywają się w obrębie świata żydowskiego, to one cały czas mają ten podtekst, te podteksty religijne. I ci, którzy przybyli tutaj pojmać, aresztować Jezusa, przybyli, żeby go pojmać, wysłani tu przez arcykapłana, który był przede wszystkim przywódcą religijnym. Oczywiście miał pewne obowiązki i pewne przywileje polityczne, ale akurat one tutaj w tym przypadku sprowadzały się do tego, że mógł wysłać jakiś taki oddział, swój oddział, który coś takiego, albo może część straży świątynnej, która miała prawo, żeby jakiegoś domniemanego czy rzeczywistego wichrzyciela zatrzymać, przesłuchać i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli chodzi o Jezusa, to ta sprawa ze strony tych rzymskich autorytetów religijnych, ona dojrzewała, myślę, mimo wszystko stopniowo. Oni usiłowali się dowiedzieć, kim Jezus jest, za kogo Jezus siebie ma. Oni wysyłali przecież delegacje do Galilei, mamy to również na kartach Ewangelii, żeby zapytać, kim ty jesteś, za kogo ty siebie uważasz, jaką działalność ty prowadzisz, i mieli zdawać z tego relacje w Jerozolimie. Otóż świat żydowski i wtedy, i dzisiaj mimo wszystko jest dość zdyscyplinowany. I chociaż jest duży margines dla pewnej wolności, to na pewno nie ma akceptacji dla swobody. Uznano, że Jezus wychodzi poza te ramy wolności, tak jak oni ją rozumieli, że przestaje mieścić się w ich ramach i pozwala sobie na pewną swobodę, która z religijnego punktu widzenia jest już zagrożeniem. Dlatego, że tak jak oni to widzieli, Jezus uzurpuje sobie godność boską. Otóż to widać, powiedzieliśmy, od Nazaretu, a potem to stopniowo powraca w rozmaitych miejscach, zwłaszcza przy okazji tych cudów, tych znaków, które czynił. Kiedy patrzono na niego z jakimś podziwem, z jakimś uznaniem, prawda, że on ma w sobie nadprzyrodzone moce, to Jezus na tym nie poprzestawał, tylko skłania ich do refleksji. Zastanówcie się, kto ma taką moc. Zastanówcie się, kim jest ten, który takie znaki czyni. I te do takiego zastanawiania się doprowadzali. Natomiast tu w Jerozolimie z góry uznano,
że Jezus nie może być tym, nie jest tym, za którego się podaje. Z góry zapanowało coś, co można by nazwać takim zasadniczym sprzeciwem wobec tajemnicy wcielenia. To znaczy z góry uznano, że jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg stał się człowiekiem.